pan radny i zarazem przewodniczący Stanisław Siedlarz pełnił funkcję radnego przez 6 kadencji, czyli od 24 lat. Na pewno zapisał się w naszym samorządzie jako człowiek o dużych zasługach i przede wszystkim jako radny, jako mieszkaniec, jako działacz społeczny, który zawsze dążył do tego, żeby jednak osiągać porozumienie, konsensus. Był przeciwnikiem kłótni, był przeciwnikiem różnych takich historii, które niosłyby za sobą jakieś niedobre rzeczy dla gminy. Był niezwykle pracowity, był merytoryczny. Jako rolnik odznaczał się właśnie tym pragmatyzmem takim, który jest tak bardzo potrzebny. I przez swoją działalność wieloletnią na pewno przyczynił się do tego, że nasza gmina bardzo się zmieniła, ponieważ wspierał już jako przewodniczący i jako zwykły radny, wspierał wszystkie te ważne inicjatywy, te ważne zadania, które udało się nam zrealizować. Zawsze powtarzał, że dla niego najważniejsze jest to, że kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane, będą służyły mieszkańcom i będą poprawiały jakość życia naszych mieszkańców. Zawsze mu na sercu leżało dobro innych ludzi, dlatego osobiście jestem mu bardzo wdzięczny za tą jego efektywną i dobrą pracę, za tą dobrą, bardzo dobrą współpracę, za życzliwość i za to, że potrafił też swoim autorytetem wpływać na innych ludzi, na radnych, wielu przecież kadencji i tak bardzo zróżnicowanych, każda osobowość jest inna, ale udawało mu się zawsze zadbać o to, żeby i sesje przebiegały w sposób przyzwoity, żeby nie było niepotrzebnych kłótni, natomiast zawsze był też za tym, żeby wypracowywać stanowiska na komisjach. Wtedy, kiedy się nawet różniliśmy podejściem do wielu rzeczy, to zawsze o to starał się również dbać, żeby każdy miał możliwość wypowiedzenia się. Myślę, że to jest wybitna postać samorządowa i zasługuje na słowa najwyższego szacunku i uznania. Bardzo sobie ceniłem współpracę również w tej ostatniej kadencji. No przypomnę, że 50 sesji chyba nie było nigdy po raz pierwszy. To świadczy o tym, że tych wiele spraw Rada obecna starała się załatwić jak najwięcej i z jak najlepszym efektem. Wszystkim radnym bardzo dziękuję za tą dobrą współpracę, za wyrażanie swoich opinii, poglądów, ponieważ w różnych kwestiach były czasem one odmienne, ale udało się właśnie z nimi wypracować właściwe, ostateczne stanowisko, które skutkowało tym, że osiągnęliśmy taki, a nie inny wynik. Przede wszystkim wynik w zakresie infrastruktury, bo to jest tak ważne dla naszych mieszkańców. Chodzi o to, żeby zadania inwestycyjne były realizowane w sposób zrównoważony, czyli żeby wszystkie miejscowości, wszystkie sołectwa, w tym również miasto, samo Bobowa, były docenione i żeby ten zakres zadań inwestycyjnych był wszędzie realizowany. No, sam wynik, czyli wykonanie w tej ostatniej kadencji inwestycji za ponad 40 milionów złotych, z tego ponad 22 miliony to środki pochodzące z różnych źródeł zewnętrznych, świadczy o tym, że przy naszym budżecie, który jest na poziomie około 35 milionów, jest to wynik całkiem dobry i myślę, że objął swoim zasięgiem różnorodne obszary, praktycznie wszystkie obszary życia społecznego i na pewno przyczynił się do tego, że w wielu miejscowościach, w wielu sołectwach i w samej Bobowej no, zostało zrealizowanych wiele ważnych inwestycji, które były oczekiwane przez naszych mieszkańców i to jest najważniejsze.